Siemaneczko ludziska, ja jestem Kielomaniak i... I czas na kolejny meczyk z serii... proszę państwa... Platynka w 6 dni, tak, to jest wszystko możliwe, aktualnie jestem w goldzie trójce 0 punktów, nie mogę teraz tego meczu czekać, bo czuję, że mogę spaść. No ale zobaczymy. Znowu mam, kurwa, blitzanka. Ja nie lubię grać na blitzankach, gdy mam... Nie lubię grać na blitzankach, gdy mam właśnie... proszę państwa... postać bez daszu. Muszę być, opierać się na jakimś randomie. To jest najgorsze. Dobra, zabili mnie, mogę nie podchodzić na bardziej, ale wiedziałem, że mam już przewagę dobrą. To będzie przejebane z Blitzcrankiem. No nie nienawidzę na niego grać, gdy ja nie mam ucieczki żadnej. Ja mogę tylko korzystać z flashu, ewentualnie mogę sobie kupić Banshee, ale nie wiem, czy to dobrze. Niepotrzebnie by moim zdaniem w ogóle wychodził z krzaku, bo to po co wychodził? Mógł chwilę jeszcze poczekać. Myślisz, że to ja jestem walnięta? Widać, nie znasz mojej siostry. No i co? Pana... tam kończa jeszcze nie ma. To my sobie zrobimy... Przecież nie powinienem brać to... A nie, to Skindreda, no to... No i co on tam kurwa robi? No nie, no wychodzi, no kurwa, za darmo daje się połkować. No straciłem farmę teraz, porażka. On tak kusi ten tamkę, żeby go zabili. Ha 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 ha!
No i co on robi? Farma 31 do 27, może być. Cztery farmy do 31. Dobra, no na razie jest dobrze, ale nie podoba mi się chyba, to nie podoba mi się. Nie puszczuj, proszę cię. Chociaż Jinx pewnie cofnęła. No dobra, nic, na razie puszujemy i tyle. W sumie mogłem jeszcze poczekać, miałbym jakiegoś bucika. Ale trudno, na razie 7-7. Zobaczymy, co ten Kindred jest walny, ale... Co on jest warty? No ale zobaczymy zresztą. Może zaznaczę, że będzie bardziej wiadomo, gdzie mam postawić wardy. 56 do 401. Niby jest przewaga. Mamy to. W sumie to na razie nie ma co puszować, takie moje zdanie jest. Bo nasz Duda Rambo nie ma hapsa. No i co? Mam flesza.
Kurwa. Mać. Ale zjebałem. Co on powiedział? Miniona. Szkoda, padłem. Myślałem, że gdzieś polecieli za tym killami. No i padłem. No ale dobra, mam na razie w miarę... Może to nie jest cudowna farma, ale coś tam się ugra. Ten mecz muszę wygrać, bo bym teraz przegrał, to spadam do czwórki i kurwa wracamy do Benookoła, którego nie chcemy. Dobra, na razie w sumie jest przewaga. Czy ja z nią wygram? Nie bardzo. Nawet nie ma szans do niej podchodzić. Tak myślałem. To jest przejebane z nią. Dobra, ale jakoś się udało, jakoś to przeżyłem. Złe pułapki dałem, mogę dać lepsze pułapki. No to też szczegół. Aktualnie 10-16 niby dla nas, ale... Tristana teraz jest tier god. W sumie tak jak i Jinx. Mają Blitza, który może dobrze pociągnąć całą grę. Lux też widzą u nich. Źle nie gra. Ale farmę cudownie to na czasem nie ma. Jezus Maria, no. Nie widziałem jej. Nie wiem, gdzie ten kurwa, no. On chodzi jakby chciał, a nie mógł. Nie wiem, gdzie on w ogóle chodzi. To jest mój support. No bez sensu, co to w ogóle ma być? Azir ładnie zagrał. Drake minuta, dobra, musimy się skupić. Ja teraz troszkę jestem zdenerwowany, bo przegrałem dwa mecze z rzędu i nie wiem za co. I teraz jest takie właśnie chodzenie, nie wiadomo gdzie, co i jak. To mnie denerwuje strasznie, bo nie ma żadnego typu teamworku. Nie wiem co on tu w ogóle robi. Chodzi kurwa za darmo.
Ciekawe, czy przyjdzie na Drake'a, czy będą patrzeć. Dlaczego ona śpi, no? Bez sensu. Stop KS mi, to jest słowo z brązu. Nie wiem, co to w ogóle jest KS. No kurwa, chuj z tego, kto weźmie killa. Ja chcę wygrać. A to wygląda tak. Start, give me kills. Mogę sobie poczekać, dać jej pułapkę i wtedy slashować. No ale dobra, to już jest historia. Jak na razie widzę, że jestem naznaczony wszystkim dreada. Muszę sobie go kupić, tylko że nie, właśnie szkoda mi trochę, powiem wam szczerze, 7800. A brakuje mi chyba jeszcze 16 czempionów. Ile ma tysiąca na farmy? 65, no to strasznie sobie farmi. Ja też nie farmię cudów, bo w ogóle ta gra jest taka chyba dziwna. Mam tyle dobrych intencji, że wybrukowała mi ogródek. Co darmo mówię, rozbieramy, rzecz jasna. Mogę użyć heala, ale zjebałem to. Dobra, zabiłem go. No, niech będzie, że po jeden. What the fuck? No co what the fuck? Ajinx bardzo łatwo snowballuje. Bardzo łatwo, mówię wam powiedzieć, że no banalnie się snowballuje. Tu zabijesz, tutaj zapiesz ulta, tu dostajesz pasywkę i pobiegniesz dalej. Myślałem, że może złapiesz czego na heala. Tak szczerze właśnie myślałem, że tak będzie. Ale się pomyliłem. Mimo wszystko na razie wygrywamy dobrze. Się troszkę sfidowałem. Baron jest za darmo, moim zdaniem teraz. Kurwa, ale napisałem.
Słaby ult, słaby. Nie trafię w Lux. Też nie opłaca się tu teraz stać. To będzie Kindred. Zniszczono twoją wieżę. Nie wiem, czy on tu powinienem wchodzić. Tak jak myślałem. Robię jakieś kurwa chore trapy. Słabo gra ten Kindred, bo przed ma tego, mógłby tego ulta chociaż raz użyć, wtedy by do 10 HP został, czekałby ze swoimi skillami, może by z tego było, a tak tylko wchodzę, kurwa, i te dziady zajebane zarzuciły jak za darmo. No ale trudno się mówi, no wiedziałem, żeby na nie wchodzić, ale się pojawiłem. No wszystko, no tam na deker póki co nie jest grany. Midem tego nie skończył. Wydaje mi się, że Kindred jeszcze nie jest w mecie do gry. Czy jeszcze nie mają buildu? Jeśli ktoś zna build, wie jak dobrze gada, no to jak najbardziej. Ale póki co mi się wydaje, że jeszcze nie ma co nią grać. O kurwa, ich zrobili. Dobra, no i co to było tyle, na tyle w grze. Dziękuję, do usłyszenia i do następnego razu.